A widzicie, ludzie korzystają i tu widzę, że całkiem nieźle. Witam Was tutaj, cześć, cześć, wciąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Jaskiniska z PlayStation 4, miasto ogrodów, znaczy miasto szczęścia. Jesteśmy tutaj i możemy zobaczyć na trybunach. Ok, widzę, że trzeba wejść bliżej, bo coś się zepsuło. Dobra, widziałem, że biegli. Tak, to nie może tylko biegli, bo czasami tu, a właśnie, są ludzie, a czasami ich nie ma. Nie wiem, czego to było właściwie. No ale... Ale widziałem, że biegli. Widziałem, że ewidentnie biegli tutaj na bieżni. Nie widzę tutaj... O, jest. Biegną, biegną. Trzymaj go. Ale jadą. Tutaj nie możemy ich kliknąć. Aha, poczekaj. Pod różnymi kątami widać. No. Tych tutaj widać. Ten tutaj się skoczył. Czyli mamy kolejne zlicze. Tu tutaj widzę, że o tyczce. Zastanawiam się, czy skoczyć, czy nie. Biegnie, biegnie, biegnie. Skoczył. A, to jest dobra. Tutaj mamy nasze skarbnicy, tutaj się nic chyba nie dzieje. I tutaj kolejne tak samo. Wydaje mi się, że kolejne razie jeszcze nie są. Ale to dobrze, bo każdy mecz, każdy to jest od razu więcej plus, zysk i tak dalej. Dobrze, pomiędzy odcinkami nic nie robiłem. Wiem, że będę tutaj szybko chciałem to nagrać. Więc tak, tutaj sobie będę nasze biura. I tu właśnie usunę naszych ludków. I tutaj jestem przekonany, że to jest głośne i że możecie tego nie polubić. Więc proszę bardzo, macie od razu. Jak banku odejmę tutaj załatwione, że nie będziecie jeździć na hałasie. Dobrze, zobaczmy jak tam. No całkiem nieźle, przy takiej ilości już jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o pociągi. Natomiast my tu sobie robiliśmy nasze metro. Kiedy nie włączyliśmy po prostu w tym odcinku, a mam myśli to. I tak, ponieważ mam tutaj pomysł, żeby zrobić sobie taką pętlę. A jeżeli robimy pętlę, to oznacza, że będę chciał ją zrobić po większej dużej ilości tejże dzielnicy. Więc kolejną stację byśmy sobie postawili. Właściwie ja bym najbardziej gdzieś wolał w tym miejscu. O i tak. No i tak. Stąd będziemy sobie właśnie pojedziemy sobie może gdzieś tutaj, dotąd i tutaj dojedziesz. Później stąd. Właściwie to trochę kiepsko, że w tym miejscu wykręcamy. Bo idealnie byłoby mieć tutaj stację. No. Tutaj byłoby idealnie na pewno mieć tutaj stację. No ale. Jakby tutaj postawimy pod tą stację, no więc będę się też już mocno wykręcać. Ale stacja pod tego typu budynkami to jest po prostu coś ważniejsze. No, więc tutaj sobie tego koniecznie musimy postawić. Okej, stąd sobie po prostu będziesz jechać dalej. No, powiedzmy, że tutaj całkiem nieźle widzę jechał. No i stąd będziesz jechać. Tu, tu. I teraz tak. Tutaj nie mogę też jakoś bardzo wykręcić. Chciałem, żeby mimo wszystko ta linia metra obejmowała się dużą część dzielnicy. Więc nie chciałbym już stwarzać jako tako. Tutaj będę mam bias. A tutaj niekoniecznie bym chciał robić jeszcze więcej tego. Więc no powiedzmy. Tak. Stąd tu byśmy się zrobili na stację i tutaj koniecznie podjąć. Bo to będzie tylko miejsce do przesiadek. Całkiem niezłe. Tak, stąd tutaj. Niestety nasze pociągi nie będą miały tutaj łatwego kręcenia się, bo będę chciał cały czas dobrze tutaj kręcać. Na górę nie wiem jeszcze. Tak mi się wydaje, że nie. Dobra, tutaj sobie dojedziesz i tutaj już od razu robimy za nim nie były komentarze. Ale nie ma komentarzy pod odcinkami. Tu ja się właśnie przydało zrobić przejście. Ale tu już zrobiłem i właściwie nic nie pojawiło. Świetnie. Wiemy, jak to się wydarzy, czyli że właściwie
niego coś zrobisz, ale z tego nie załapie i właściwie nic się nie stało. Okej, no, tu macie dojście, proszę bardzo. I tu było jeszcze jeden powód gdzieś. O, mam na myśli o tym. Tak samo byś chciał mieć dojście. Aby ludzie po prostu mogli dochodzić do dworca jak coś. Od, nie tylko i wyłącznie zawsze tu drugie sta. No tak, mamy jedynie. Tutaj tego nie podłączyliśmy. Podłączmy, zanim zapomnę, jak to ma miało jechać właściwie. Tyle, co potem go wyłączę. No, ale są już takie techniczne do zaglądu, bo ja zazwyczaj się i tak staram je wyłagodzić. No, tutaj sobie postawimy kolejne. I tak, tutaj sobie damy... Nie wiem, czy w ten sposób wyłagodzić. Normalnie w tym mieście nie robiłbym tak, gdyby nie to, że chcę, żeby nasi mieszkańcy jeszcze przeżyli to. Mam na myśli, mieli uszy. Byśmy po prostu zbudowali kolej jedną szynową, ale no właśnie, chcę, żeby jeszcze coś tam usłyszeli. A kolej jedna szynowa jest dosyć głośna, a my chyba... No to jest tutaj właśnie stacja, nie cała infrastruktura jest głośna. Nie wiem, chyba wydaje mi się, że może teraz... Ale też nie powiem, że na pewno jest najważniejsze. No ma, tutaj sobie jeszcze wykręcimy... Tak, bo tutaj jest tylko ten autobus jeden. Więc żeby nie było, że jest już tak tragicznie. Tu jest idealne miejsce na jedną stację. Tutaj będzie dojazd do tej stacji. I stąd będzie jeszcze jedna stacja, a właśnie tutaj postawiona. Żeby to trudno połączyć. A stąd będzie od razu prosty dojazd z jedną jeszcze stacją, którą zamknięto tutaj. Na podłączenie tego tej całej linii. No, no i tak. Będę mówić, stąd będzie jeszcze tutaj wywiązać. Stąd... Damy ci już tutaj coś zawracanie. No, ta linia jest bardzo zagmatwana. Bardzo. A nawet jeszcze raz bardzo. Jest co najmniej dziwna. Stąd sobie tutaj dojedziesz i tutaj. Dobra. I tutaj sobie oczywiście tutaj przejedziesz pod tą stacją, no bo nie ma innego wyboru. Czekaj, tutaj sobie dojedziesz gdzieś tu. I tutaj do tego miejsca, dobra. I tu właściwie moglibyśmy zakończyć tą fioletową linię. Ale ponieważ ona tutaj przejeżdża ten cały nasze biura, to już nie wygląda tak jak jest. Mniej miejsca zajmowało. Dobra, naszą linię się zaczniemy od tego miejsca. Tutaj dosyć dobre wydaje mi się. I na razie sobie zrobimy w tym kierunku, a za chwilę sobie zrobimy w przeciwnym kierunku. Oczywiście mają być dwie linie. No i to będzie tutaj już więcej komunikacji nie trzeba w tej dzielnicy, ponieważ tutaj metro będzie naprawdę idealnie funkcjonować, zastępując całą potrzebną komunikację w tymże mieście. Tego nie masz jak dojechać, tak dobrze jest. Nie tu. Stąd sobie jedziesz już robić tutaj. I tu dojeżdżasz. I przeciwna strona. Czyli cyk. Najwięcej jeszcze jakby coś więcej linii autobusowych możemy zrobić w tej dzielnicy. Ale na Bambaya to już bym nie liczył. Ode mnie, bo Bambaya mają dookoła, mają już tak dosyć, bym powiedział, odjechaną komunikację, mają jeszcze pociągi. A, właśnie, pociągi się na wyspie jeszcze gdzieś wystawili. Oczywiście główny jest popyt, nie wiadomo. Nim się właściwie może na chwilę zajmie, więc że się powróci. Nawet jednego blisko to wodowe, tak, pamiętam, że je dostaliśmy w tym odcinku. No pamiętam też, że nic z niej nie zrobiliśmy. Widzę, że też nam brakuje wody. To znaczy, że trzeba włączyć kolejne to. Tak, bo tutaj nasza cała pompownia biegnie. Jak sobie zerkniemy na... O właśnie. To wszystko, o tak tu ładnie widzę, zakręca i się wchłania. Tak, więc właściwie cały prąd jest tutaj trochę przestawiony w inną stronę. Dzięki temu. No, to nie jest jakiś duży problem. No, a z tego co widzę, nawet nie muszę robić handlu, ponieważ on sam się wykorzystuje. No, może nie do końca. Tu sobie możemy zrobić jakiś mały handel. No. Może nam się całkowicie skończyły wały. Dobra, no tak. Tutaj nasze Bambaya, to widzimy, tutaj sobie ładnie skręcają, więc to tak, ale nie wyrzucą zbyt dużo.
tutaj jakąś tam mały handel mogę dożyć. Nie wiem. Ale poza tym to niekoniecznie. Widzę, macie tutaj jakiś tam mały handel. Natomiast stąd tu się nie podobili się, to nie podobili się, to nie ujęło. Natomiast stąd tu zrobimy sobie takie jakieś ładne tutaj małe bulwary na dole. Właściwie. No, to jest jakiś, to jest jakaś myśl. Tak, sobie najpierw wyrównamy tutaj teren, bo inaczej to tutaj się nie dogadamy. No, bo trochę przesadziłem z tym. Dobra. I tutaj, o, powiedzmy, że zajedziemy sobie dotąd. No, ładnie wygląda. I teraz zróbmy sobie to połączenie. Mamy to zrobione ładnie. Okej, tylko coś trochę poszło do góry, a tego bym też nie chciał. Dobra. Idzie cały czas trochę do góry, ale to. Dobra, no nie jest też tak źle, już nie będzie. Stąd dość sobie właśnie wyrównamy tę górkę i tutaj tak samo. Tutaj. Tu też ładnie zrobione i tutaj na dole oczywiście jakieś tam bulwary. No jakiś handel się bardzo zapraszamy. Zapraszamy serdecznie do zakładania tutaj sobie swoich kwater handlowych. I stąd będzie problem, bo tu trzeba zrobić jakiś ładny wyjazd. Tak, o ile do kursu dojedziemy, to później będzie problem. Wymyślę jakiś bardzo krętej. Czy ja to wymyślę spokojnie, a to się nie bójcie, tak? I to nie bardzo krętowe, to jest spokojnie zrobię. Natomiast mam na chęć muszę jeszcze wymyślić. Tutaj bym już nie dorzucał tych rzeczy. Coś na pewno tutaj jeden przynajmniej bomba jogo, o którym nie jest potrzeba do życia. To jest po prostu miejsce idealne właściwie, bym powiedział. Na coś tego typu. Okej, okay, dobra. I tutaj zielone linie. Zielone idzie stąd, to zielone tutaj sobie rzucimy też z przystankiem. Dobra, no i mamy tutaj już idealnie, jeżeli chodzi o przystanki, jest ich wystarczająco. To zielone w ogóle gdzie jedzie? A, jest to wystarczająco. Tak, bo to są dosyć odjechane te linie bombojowe, w sensie odjechane. To zależy jak to jest na trasie. Dobra. No powiedzmy. Nie w tą stronę idzie. O! To jest na którym się będę chciał pójść. Dobra. Zbyt mała odległość. Aż od czego? No dobra, no tutaj widzę, że się ładnie już postarała, dobra, żeby mnie zadowolić. Stąd sobie wydaje, że będę bez. Tak, no ale zadamy też bardzo ładnie wszystkim, będę. Tutaj też sobie dodamy oczywiście plus. Tam macie kawałek zwykłego handlu, tutaj na to już nie liczcie. Tu będzie już normalnie, gdybym powiedział, że będzie większy, bo tutaj będzie aż taki handel. No. I musimy zbudować. Tu prawdopodobnie będzie stacja jeszcze, tak? W przyszłości kolejowa, a na razie po prostu jeszcze tutaj nie wrzuciliśmy. No ma, ale co do kolejek. Kolejka nasza jedzie tutaj. O, tu ma jeszcze jedną stację. My dorzucimy tutaj jeszcze, bym chciał koniecznie wstawić jedną gdzieś stację. Zresztą z tym połączeniem tutaj, tego i tego. Ale nie, tu koniecznie chcę wstawić jedną stację, ponieważ tutaj wydaje mi się, że to jest jeszcze miejsce, gdzie właśnie komunikacja mogłaby być lepsza. Jeżeli chodzi o połączenia takie dalekobieżne. W ogóle jest nieźle. Ale nieźle to czasami dla mnie też jest za mało. Dlatego tutaj weźmiemy sobie o krok dalej. Dobra. Stąd tutaj sobie spokojnie dojedziesz.
będziesz sobie dalej wykręcać, natomiast tutaj sobie oczywiście będziemy chcieli go. Natomiast nasza stacja będzie zamontowana, jeżeli widzę, że tutaj nawet można po tej stronie, na to postawmy po tej stronie, to trzeba to wyciszyć, tak? Bo tutaj to akurat jest dosyć głośne. To jest, no, ta część głośniejsza budynków. Więc proszę bardzo, tutaj tak, tutaj to akurat wywalimy już nawet to. I tu proszę bardzo się biuda budować, żeby to wyciszyć. No, zanim tutaj zaczną się budować biuda, to faktycznie to też poczekamy, ale już na przyszłość jakby coś. A tu sobie zrobię należne podłączenie, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Tutaj bym zrobił teoretycznie połączenie, ale ja wiem, że oni będą z tego zbyt szczęśliwi, więc na razie nie będę tego robić. O, bo oni wtedy na razie wszyscy korzystają z tego połączenia. I tak niech będzie. No, natomiast tutaj masz, tak jak mogliście się spodziewać, trzeba teraz zjechać tutaj pod ziemię. To jest tam nieciekawa część. Ponieważ to nie jest takie proste. Co jest zrobione prawdopodobnie, po prostu tutaj taki zjazd i tu. Teraz tak, mamy tutaj ten nasz tunel. No, ma to w tą stronę mam podłączenie. Natomiast z drugą stronę zrobimy sobie jakieś... Najbardziej idealnie byłoby zrobić bezpośrednie połączenie z tym, ale na ile to jest dla mnie realne teraz? To bym powiedział, że... No właśnie. No nie wiem. Nie wiem, że no właśnie nie. A czekaj, może gdybyśmy stąd uda się zrobić. Chodzi w dół. No dobra, zawsze już jakiś początek mamy. I tu, żebyśmy zjechali jakoś w dół. Da się. Dobra. Stąd. I stąd właśnie byśmy sobie zrobili dojazd nawet do tego. Już nawet mogę zrobić sobie coś takiego. Teraz jedyne co jest mi potrzebne, to jest przeciągnięcie tej linii do tego dworca i w drugą stronę tak samo. Okay. Tak, tu przy okazji zrobimy jeszcze węzeł sobie przesiadkowy z tą linią metra. No, mamy w dwóch kierunkach połączenie, i węzeł przesiadkowy, no to akurat sobie zmienię jakoś tutaj z tej strony. Zróbmy... No powiedzmy, że dotąd będzie dojście i będzie już całkiem dojście. Jeszcze jedno możemy sobie zrobić od tej strony. No i też jest to. No tak, to mamy tutaj już podłączenie, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o metę, to też już zrobiliśmy to nieźle. Nie wiem, jak jest spoczną tutaj. To by się może przydało. To by się nawet bym powiedzieć bardzo przydało. Właśnie, jak tam nasze rondo? Nie widzę jakichś dużych problemów. Wskazań. Tak, tutaj ten pociąg mi się podobał. Aha, tutaj jest taki idzie przez tą całą to wszystko. No, pociągi nie mają... Nie są przepełnione. Daliśmy teraz jeszcze jeden złota 27. Nie, to. No dobra, tu mamy jedną tą stację. I tutaj na razie w tym kierunku też jest na razie jeszcze 0. Ale to nie jest aż tak źle. Jeżeli chodzi o taką nagą komunikację. Tak tutaj się pojawiła. Nie widzę jakichś specjalnych jeszcze problemów w naszym mieście, co oczywiście cieszy, tak? Możemy co zrobić. Ale akurat na ten nie ma co się martwić, żeby ja zaraz coś sobie myślę, co będę mógł robić. Zacznijmy z komunikacji, tak? No, tutaj się widzę, że całkiem ładnie powoli budują. Niestety na powoli, no ale... Ale co do tego też nie mam co zbytnio powiedzieć. Zacznijmy, że dostatnie molo. Musimy wyglądać. I tutaj... Widzę, że prądu nie ma. A prądu nie, ponieważ prądu nie mamy. Wystarczająco. Okej, okay. A nasze solar są tu na górze postawione. No zmieści się jeszcze jedno. W sensie wiem, że tu mam ten autobus, który ładnie sobie pulsuje. A zmieści się jeszcze to jedno. No a droga trochę się postawiła i się jakoś. Co nie? Mamy pieniądze, więc to tak nie sprawdzam. Mamy też te wodne jakieś.
ale akurat na tym jeszcze nie myślę, bo to jest bardziej taki end już produkt, natomiast to nie jest jeszcze end produkt. Można postawić właściwie lotnisko już. Co jest, nie, że już nie wiem, co lotnisko w tym mieście. Ale nie, na lotnisko to jest właśnie jeszcze etap. Więc no. Stan sobie byśmy zrobili teraz po tym kolejnym sekund. I nasze przystanki autobusowe są gdzie? A, my je wywaliliśmy, postawiliśmy je na środku, żebyśmy nie mogli. No to też jest powód. No to sobie się pomyliło. No, no to tutaj brakuje jeszcze wody, to możemy się tutaj wyskarżyć. I mamy teraz już znowu wszystko działające. Ale chcę znaleźć miejsce. Jedno na X nie miało właśnie tylko ty. No nieźle. I tak, komunikacja. Komunikacja. Tu mamy naszą piękną pętelkę, jak widzimy właśnie. I tutaj... tu nie ma żadnej komunikacji. Ale nawet nie o to mi chodzi. Nawet nie o to mi biega. No tu się... wygrana! No to dostaliśmy... teraz dostajemy tak dużo pieniędzy, bo jak cały co wtedy są mecze, to wiecie, to... tutaj po prostu jest bajlando, jeżeli chodzi o pieniądze. W tym momencie to będzie tutaj bajlando. A tutaj jest za woda. No to tutaj takiej komunikacji nie zrobimy. Meta też nie chciałbym tutaj wciskać. Ale nie, tu będą bambaje, tu mam już pociągi, to właściwie... właściwie to już są, no, dosyć odjechani. Dalej, tu byśmy sobie postawili stację, tak? Czyli byśmy sobie zrobili dojście do niej. Tam będziemy mogli właśnie tutaj robić ciekawe rzeczy. Ciekawe triki, no, proszę. Mam na myśli oczywiście węzeł komunikacyjny, tak? I nie mam na myśli datą. Wbrew pozorom. Ja nie jestem z tych, co się bardzo śmieją. No? Dobra. I tak, stąd sobie dojedziemy tu. Widzę, że nasz tunel trochę wystaje na powierzchni, ale dobra. Ale na dobra, nie będzie. Stąd sobie dojedzie nasze metro na górę. Tak, to ci ludzie na pewno będą szczęśliwi, oczywiście. Akurat by tu będzie wybiło coś innego. Właśnie, jak ta nasza linia metro sobie wyradzi, bo tego nie zauważyliśmy. Ta. Ale sobie co najmniej za dobrze. Wyrzućmy jeden pociąg. I to jest ta druga. Już się wyrzuciło z automatu i się dobrze wyrzuciło. No ja to widzę, że ta linia sobie nie mam dobrze. Ta linia również 135 osób z jednego pociągu. No nie wiem, nieźle. Co to za linia? A, to jest ta linia. Tak, teraz będzie więcej, bo zrobiliśmy tutaj jeszcze jedno połączenie. To tam dorzucimy jeszcze jeden pociąg, to jest jakaś mega linia, na której aż się roi od ludzi. No ale na przejeżdżę tutaj wiadomo, to jest mega odcinek. Co prawda pociąg teoretycznie powinien trochę zwolnić, aż tak dużego korzystania, ale wiecie, to nigdy jeszcze tak dobrze nie wpływa na to. Dobra, no i tak, teraz na pewno mamy jeszcze odcinka troszeczkę. Więc zrobimy dzisiaj jeszcze dwie rzeczy, bo tak, popyt tam się powoli, tam druga do nas, nie powiedział, raczej on już jest. Więc tak, stąd możemy sobie tutaj zrobić dalej kawałek tej drogi. Tak, tutaj po tej stronie może już wrócić, bo nie pamiętam, w tej podróży. Będziemy się dalej ciągnąć. Czyli tutaj drogę dalej ciągnąć, to na razie sobie zrobimy tak i tutaj zmierzamy takie. Ponieważ, no wiadomo, tu mamy postawione. I tu jest nasz koniec też metro, zostawiliśmy im. A ponieważ mamy metro, to mamy, będą tutaj też pociągi za chwilę. Ponieważ to są dwie uzupełniające się rzeczy oczywiście. To tak, tutaj będę sobie pokrywać. I tutaj będziesz sobie... o tak, ładnie, i tutaj by się to połączył. Tu widziałem, że mignęło. No, proszę bardzo, no ma, to ładnie tutaj dojeżdża. Natomiast do tego miejsca, no bo nasza linia faktycznie się tutaj kończy, my ją sobie dociągniemy tutaj po prostu, będzie też idealnie. No, powinna już tam dojeżdżać. A, właśnie, i tutaj też będzie jeszcze stacja.
No to tak, to tutaj bardzo przedłużyliśmy sobie naszą linię. Dzięki temu powinno być jeszcze więcej ludzi z niej korzystać. No, czyli co do metra, mamy naprawdę odjechane bajki. No to co ludzie z tego korzystają. Jestem z tego bardzo zadowolony oczywiście. Jakie sprawdźmy? Okej, okay, nie najlepiej. Przydałoby się jej więcej. No tak, bo tu zrobiliśmy cały ten pas. Tego. No to chyba żadnej szkoły rzeczywiście faktycznie nie postawiliśmy. To już stawiamy oczywiście. Tutaj też by się przydała jeszcze jedna. Tak, na pewno nie możemy jej postawić zbytnio w handlu. Wiadomo czemu. No, to jest aktualnie teraz liczny tylko jeden na handel. Ale tutaj chyba by się przydała postawić. Ja się zastanawiam, czy tutaj są światła, nie. Dobra, to tak, to zrobiliśmy. I jeszcze jest kategoria biblioteki. Nie widzę, że tutaj też nie jest. Ajajaj. No a tutaj jedna postawimy tą bibliotekę już tutaj przy tej drodze. Inaczej tego już nie zrobimy. Ale tu faktycznie to było ojojoj. Jeżeli chodzi o bibliotekę. Mam na myśli, że tutaj właściwie żadnych nie było. To tu sobie jeszcze dorzućmy z jedną. Tu w ogóle nie wiem, to jest. Aha, coś się tak trochę ucięło. Się do tego nic tu nie budowało. Nie ma, z tego jak rozumiem dosyć dużo ludzi korzysta. No. No. Czekaj, nie ma żadnego autobusu? Nie, no, no, no jest jakiś autobus tutaj jedzie. No właśnie jedzie. Byłem przekonany, że tutaj jakieś autobusy to jeżdżą w tej dzielnicy, tak? No ma, no to reasumując, to miałem puścić dzisiaj jeszcze tę jedną linię bombojową. No on cały czas tu właśnie jest jeden slot jeszcze czekał właśnie. Wtedy puścimy tę linię bombojową. No i tak, nie mam zbyt jakichś tutaj specjalnych pomysłów, jak to zrobimy. Po prostu ją tutaj gdzieś zbijemy. Więc tak, prawdopodobnie ona będzie miała jechać tędy. Tak. I tutaj z tej gdzieś zaraz zbije, o, właśnie, myśli tędy. I tu już będziemy sobie jechać bardziej tą częścią. I tak, pamiętamy, że nie możemy się przebić właśnie przez żadne torowisko, co jest oczywiście minus. Ale to nie jest aż taki duży tutaj problem, nawet nie powinienem raczej tego stawić. No, no tak. Tutaj sobie z kolei właśnie musimy zrobić taki specjalny dojazd. No, nie wiem, czy tego nie chcę tutaj rzucać, jak... Chyba taki ukośny tutaj. Dobra. Proszę bardzo. Tu i tak. Stąd tu moglibyśmy zrobić właściwie taką jednokierunkową część. Proszę bardzo, zrobimy tutaj takie coś. To zawsze mile widziane jakieś randka tego typu, jednokierunkowe różne rzeczy. A proszę was bardzo. Żebyś tutaj się zbiło w przeciwnym kierunku niż jest w ruchu drogowym, więc musimy to zmienić. Normalnie mi się nie czepią, ale na razie czepią. Dobra, i tutaj jak już sobie dojedziemy, to dalej sobie to będzie jechać tędy. No i tutaj, ponieważ nie możemy, no to musimy tutaj zrobić, no, z górą. No ale to jest jedynie takie miejsce właściwie. Mniejszy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery już tutaj. Nie, no ma to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Pięć to tutaj jest jeszcze na to pięć. Okej. Świetnie, tutaj dojedziesz. Okej, tu dojedziesz i tu przejedziesz. No i idealnie. I stąd sobie tutaj zimny dojazd. Tak, to jest idealne miejsce na przystanek. Dobra, no i tu będziesz sobie jechać. I tu sobie zrobimy gdzieś zaraz tą pętlę, w której będziesz sobie zawracać. Przejedziesz, ładnie. Właściwie po środku jest dosyć niezłe miejsce. Dobra, puścimy ciebie już tam dalej, bo to też rzeczywiście ładnie tam dalej to wygląda. Jaka takie miejsce, gdzie moglibyśmy zrobić pętlę. Dobra, i tutaj sobie zrobimy zakręt oczywiście. Mam na myśli, że... Wolałbym aż tak tam nie wyjeżdżać, to jest tym. Nie, żeby mi zagadać znowu. Co oznacza, iż...
Muszę kończyć już. Cyk, cyk, cyk. Stąd tu jest, się podłączymy. I tutaj zjazd. I mamy całkowicie tutaj przerzucone już stronę, więc możemy ją puścić. Więc puszczamy i kończymy. Trzymaj co, jedziesz sobie stąd. Dobra, nie wiem, gdzie to się druga linia, którą musisz sobie jechać tędy. Zostałe dwie. Tak, te zielone jest tego co kojarzę, żeby tutaj wjeżdżają i tutaj się tam wyjeżdżają, no tak. Dobra, to niech będzie. Później jedziesz tędy i tu wjeżdżamy już właśnie w zabawę. I tutaj akurat ten kawałek nie jest już taki zły, bo jeszcze jedziesz głównie właśnie przez ludzi, mieszkańców i tak dalej, a później wjeżdżasz już w handel, taki typowo handel. No i to też jest bardzo ładne właśnie miejsce, gdzie możesz sobie tutaj zrobić. Możemy zrobić sobie tutaj pasażerów. Dobra, tutaj. Dalej kolejne będzie tutaj. Tu sobie zrobiliśmy przy okazji przejście dla pieszych. No, to lewiskie na koniec bardzo przeszkadza. Tutaj dojedziesz. No, tutaj właściwie możemy zrobić w tym miejscu przystanek nawet. Wtedy będzie całkowicie bezkonfliktowy. A, ja dojechałem za miejsce. Bo ja zrobiłem tu dojazd. No bardzo fajnie, tylko właściwie no to tak trochę mi się mija z celem. W ten sposób, jak ja tu dojechałem. Szkoda, bo to tak ładnie wyglądało. No dobra, to musisz ten miejsce przejechać. Trochę zepsuło. I tutaj. Pójdę mi powinien być jeszcze. No i teraz trzeba to jeszcze złapać. No, złapaliśmy, świetnie. I stan będziemy właśnie kolejny przystanek. No, tutaj. No, to jest ta część. Tutaj. Mi się przydała ta jedna stacja. No, jestem dworzec towarowy, więc już nie będzie. Wygrał tą walkę. Powiem tyle, wygrał tą walkę. Tu dojeżdżasz, tak. Ty dojeżdżasz. Ty... Jest najmniej ciekawa ta droga. I tu właściwie w miarę podobnych miejscach, jak można stawiać te same przystanki, bo wtedy nie muszę zbytnio tutaj też nad nimi tutaj jeszcze kręcić. Tu, no ten akurat będę dosyć blisko, a tutaj widzę tak samo blisko. I tutaj się już żadne nie zatrzymują i wszystko od razu jadą tutaj. Nie ma, no to tam linię mamy puszczoną. Autobusy i tego typu nowe linie będziemy oczywiście puszczać na czasie, ponieważ tutaj droga jest na przykład. Ta, to jest jeszcze wprost przygotowana do autobusów, jakieś oczywiście bus pas. Ja będę mogła na przykład pojechać sobie stąd. No to będzie się oczywiście mogło wszystko dziać, to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Zobaczmy na koniec jeszcze, które ludzie korzystają z tej linii. No tak, no mamy tutaj naszą tą pętlę. I ja bym bardzo chętnie zrobił jakiś dojazd właśnie. Bo oni mogli tutaj, te Bombaje mogły jakoś łatwo wjechać na tą linię. A tylko po to, żeby mogły tutaj po prostu ładnie wjeżdżać na tą nowo oddaną część. Już widzę, że tutaj ten następny. Dobra. To ty czekasz i zobaczmy. No widzę, że całkiem nieźle. Ile jest tym bolka linii? 8. Ja bym pociągnął nawet do 150. Ja się jestem przekonany, że będzie tutaj dużo ludzi korzystać z takiej dosyć odjechanej mimo wszystko. I widzimy, że Bombaj już sobie radzi. Dobrze, na koniec sobie zwykle oczywiście na naszym jeszcze linii metry tutaj, jak one sobie nie mają, te nasze nowe. Ale widzę, że cały czas jedna stacja jest jeszcze ponad podziałem. No, bardzo nawet nie pojedzie. No, zobaczmy, czy ten pociąg, który dojedzie do niej zaraz, to się opróżni i zrobi to. Okej, dobra, robi. No to nie. To nie musimy nic kręcić, a ta linia... Tutaj jest też spokojnie. A nasza linia pociągowa. Też spokojnie. I powiedziałbym, że naprawdę nawet całkiem nieźle, więc na pociągi, nie to, pociągi to my na noc sobie trochę zmniejszymy kursy. Nawet bym powiedział, że do 85% spokojnie pociągi mogą jeździć. No, a widzicie, ludzie korzystają i tu widzę, że całkiem ludzie ładnie korzystają, też na niego czekałem. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Ja cały czas jestem na wyjeździe, kiedy wy to oglądacie, więc wrzucam, wracam tylko w czwartek.
ale w czwartek czy nie nagram jeszcze kolejnego odcinka, bo już mam dość oczywiście. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki oczywiście z tej serii z innych, kliknijcie subskrybuj ten dźwięk dzwonek. No i co dużo mówić, do zobaczenia. Tu dojechał i będziemy już zawracać tutaj. Oczywiście z wolą. Do zobaczenia w szybce. Cześć! Something.